Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dishonored na kanale, a w pierwszym odcinku zagrajmy w Dishonored 2. Bezpośrednia kontynuacja losów Corvo i jego córki Emily, która siedzi tutaj na tronie i chyba trzyma jego miecz, jeśli dobrze widzę. No, zobaczymy, co takiego się stało z tego, co wiem, w ciągu 15 lat różnicy między Dishonored a Dishonored 2. Zobaczymy jasność. Jezu, ten track jest świetny. Dobra, mamy samouczek i szczerze, rozegrajmy go, ponieważ coś, czego możecie nie wiedzieć. Uwaga! W tej grze możemy zagrać jako dwie postacie. Jako Emily, bądź jako Corvo. Ale kanonicznie powinniśmy grać jako Emily. Tak więc, jako ona też grać będziemy, choć nie powiem, chętnie też i tak wybrałbym ją jako główną postać, ponieważ właśnie, no, umiejętności Corvo, z tego co widziałem, są praktycznie takie same jak w pierwszej części. Pytanie tylko, czy Emily dostanie coś nowego, jeśli chodzi o moce te nadnaturalne, które może mieć dzięki znamieniu odmieńca. Czy być może dostanie jakieś, powiedzmy, wariacje tego, co miał Daud. Zobaczymy. Najpierw odpalmy sobie samouczek. Tak, chcę, no, nie, tak, chcę rozegrać. Samouczek, czyli też taki, powiedzmy, trochę prolog. Dunwall 1837-1852. Jesteś Emily Caldwin, władczyni Cesarstwa Wysp, więc masz wielu wrogów. Twoim ojcem jest Lord Corvo Attano, sławny cesarski obrońca i mistrz szpiegów! Proszę. Czyli Corvo ma już tak jakby aż trzy tytuły. Lord Protector, cesarski obrońca, choć to może być w sumie jedna to samo. I awans na mistrza szpiegów. Ładnie. Przez lata, jakie minęły od twojego wstąpienia na tron, spędził z tobą wiele godzin, ucząc cię sztuki skradania się i walki. Pamiętam trening z ojcem niedługo po zakończeniu szczurzej zarazy. O kurwa! O kurwa, tu jest dubbing?! Nie widziałem, że tu jest dubbing! Już się nie mogę doczekać głosów, nie? Tylko czekajcie, bo chcę zobaczyć tak... nie na słuchawki. Dobra, bo muzykę muszę trochę ściszyć. Muzykę, wiadomo, ściszyć. Efekty też ściszymy. Głosy oczywiście na full. I... Dobra, główne dialogi czy wszystkie dialogi? Dobra, na razie dam je tylko główne dialogi, żeby to nie było jak po trzeciej części, że się napisy swapowały z tym, co było gadane główne, a tym, co nagle ktoś się wtrącił. Więc dobra, stawiamy to jeszcze... Tak, zastosuj ustawienia. Rozgrywka, poziom trudności, to pewnie wybierzemy dopiero później. Kamera zabój standardowo, kołysanie głową, to bym trochę zmniejszył jak wcześniej, tak na 60. Automatyczne zapisy, tak. Używanie automatyczne używałem, o many. A dobra, to też miałem w tym. Dobra, poziom trudności na razie jest średni. Zobaczymy, co będzie. Styl standardowy, prosty, wyłączony, ten standardowy. Zobaczymy, jak to wygląda. Przezroczystość może być i tutaj wszystko jest też ok. Dobra, zastosuj ustawienia i wracamy do gry. Powiedział mi, że pewnego dnia nasi wrogowie po mnie przyjdą. O, interfejs też się widzę zmienił. Teraz jest taki półokrąg, widzę, to jest zdrowie, a nie takie paski. Jeśli to była muzyka, a nie syrena, to kurwa, ale to było dobre. Tam jest Corvo. Okej, na razie nie mamy nic, jeśli chodzi o ten. Ukryj, pokaż wszystko. Przytrzymaj. Okej, no nic się nie dzieje. Zobacz, mogę jakieś... Nie mogę modelu postaci. Dźwięki i zapachy Dunwall wcale się nie zmieniają. To moje miasto. No. No, ej. Aha, nie wejdę. Chyba, że tędy. Nie.
Tu? Nie. Tu? A kurwa, tu są schody. Ja... Jezu, jestem ślepy. Dobra, idziemy. Jaki plan treningowy ma dzisiaj dla mnie mój ukochany tatuś? Dobrze, wasza wysokość. Zobaczmy, na co cię stać. Ej, zajebisty głos! Zajebisty głos, kurwo, dali. Okej. Bardzo dobrze. Musisz się rozpędzić, przeskoczyć nad przeszkodą, a potem prześliznąć się dołem. Okej. Muszę się rozpędzić, przeskoczyć, a potem prześliznąć dołem. Okej. Wiadomo, sterowanie jest, jest praktycznie takie samo jak w pierwszej części, ale... Na pewno głównym tym... Główną różnicą będą moce naturalne, które zarówno Corvo, jak i Emily mają, tak jak już wspomniałem wcześniej, różne. Tylko też mówię, nie wiem jak to wygląda w przypadku Emily, czy ona ma wariację tego, co miał Daud, czy może ma coś totalnie nowego, specjalnie dla niej przygotowanego. Bo Corvo, gdzieś tam widziałem rozpiskę umiejętności i on ma dokładnie to samo, co miał w pierwszej części. Tak więc... Mówię. Emily to będzie oczywiście... Gdybym tylko mogła spędzać całe dnie na bieganiu i skakaniu. Chyba niedługo będziesz to robiła. Sprawdźmy, jak szybko przebieram nogami. Podejdź do mnie. Starszy. Robisz spore postępy. Sprawdźmy, czy potrafisz być cicha, młoda damo. Skradanie się. Wciśnijmy B, by włączyć... By przełączyć się w tryb skradania, przykucniesz wówczas i zaczniesz poruszać się cicho. Twoja widoczność ulegnie wtedy znacznemu zmniejszeniu. Pozostaje w ukryciu i poza zasięgiem wzroku przeciwnika, by uniknąć wykrycia. Przeciwnicy wolniej cię wykrywają, gdy przejdziesz w tryb skradania, zwłaszcza jeśli jesteś daleko od nich, nad nimi lub na granicy ich pola widzenia, w cieniu, choć ma to większe znaczenie przy dużej odległości. Tryb skradania pozwala ci ukrywać się pod biurkami lub stołami. Aby odciągnąć od siebie przeciwników, odwróć ich uwagę, na przykład rzucając butelką lub ustawiając alarm w budziku. Okej. Okay. Spróbuj się do mnie podkraść, jeśli zdołasz. Ojciec zawsze podkreśla wartość cichego stąpania. Aj! Kurde! Ale prawie! Ja bym jeszcze zdążył wcisnąć tym gozgardą. Wykrywanie. Gdy przeciwnicy zaczynają cię wykrywać, nad ich głową pojawia się wskaźnik, którego wartość stopniowo wzrasta. Całkowicie biały wskaźnik oznacza, że wróg zacznie cię szukać. Czerwony to znak, że przeciwnik cię wykrył. Nie, jeszcze raz. Tak, żebym cię nie zauważył. Muszę tu być ostrożniejsza. Ale prawie go miałaś, Emily. Zajdź wroga od tyłu. Zaskocz go. Brawo, moja córeczka. Ładnie. Nie pozwól, żebym tutaj cię usłyszał, ani zobaczył. Tutaj to potwierdzenie, że Emily jest faktycznie jego córką. Przeciwnik w końcu cię zauważy, nawet jeśli nie stoisz bezpośrednio przed nim. Niczego nie zauważył. Ładnie. Zakradnij się od tyłu. Jak mawia Corvo Atano, ukryta jak sekret, cicha jak zachód słońca. Atano chyba się czyta, mi się wydaje to nazwisko. Jest kusza. Pamiętaj, pistolet pobudzi wszystkich w budynku. Kusza jest cicha. Ale proszę, to jest kusza bez upgrade'ów. Nowego. Teraz co? Walka? Zwykła? Czas na trening bojowy z innymi rodzajami broni. Pobijemy się trochę. Ta
Uderzasz mocno. Brawo, Emily. Kiedy ktoś zamachnie się na ciebie mieczem, blokuj. Dokładnie. Teraz trening obrony. Blokuj klingą. Dobrze. Świetnie. Dalej. No. Bardzo dobrze. Masz naturalny instynkt do walki. No w ojcu. Jeśli dobrze wymierzysz blok w czasie, przeciwnik straci równowagę. Kurde, za wcześnie. O, właśnie. Dalej. Dalej. Rozsądny. Okej. Okej, o dziwo zaliczyło, ale mam. Najbardziej wypranego z uczuć zabójcę. Możesz poddusić wroga, nawet w trakcie walki. Co? Od kiedy? Od kiedy? Nie gada, że poprzedni część też tak się dało. Gdy przeciwnik się zachwieje, zadaj śmiertelny cios. No. Kiedy przeciwnik straci równowagę, możesz wyprowadzić zabójczy kontratak. Czuję się lepiej, wiedząc, że potrafisz o siebie zadbać. Kiedy w końcu zostaniesz zmuszona do walki, będziesz gotowa. Trochę nienaturalnie mu się ruszają te usta, ale powiem tak, model ma naprawdę kurwo fajny. Dobra, rozpocznijmy kampanię w takim razie. Nowa gra. Zobaczmy. Łatwy, czyli po prostu fabularny. Średni, czyli domyślny. Stworzony z myślą o graczach, którym nie obce są gry z akcji. Znaczy po prostu też dla znawców poprzedniej części. Trudne dla weteranów Dishonored lub graczy, którzy lubią wyzwania. Przeciwnicy są bardziej spostrzegawczy, wytrwali i niebezpieczni w walce. Bardzo trudne. Co to kurwa jest? Co to są za jakieś roboty czy coś innego? Ale patrzcie to, jak im dalej idziemy, to bardziej się oddala widok. Tutaj mamy tylko naszą dwójkę. Tutaj pyk, pyk, pyk. A tutaj tak jakby z góry patrzymy. Dobra, ale dalej. Spieczni. Bardzo trudny. Brutalne wyzwanie dla wprawionych graczy. Osłona ukrywa cię w mniejszym stopniu. Dźwięki są lepiej słyszalne, zaś wrogie posiłki liczniejsze. Przeciwnicy są bardzo spostrzegawcze, szybciej atakują i zadają więcej obrażeń. Eliksiry mają słabsze działanie. I niestandardowy. Zmodyfikuj. Okej, zobaczmy. Poziom trudności. Okej, czyli mogę sobie... Dobra, nie, po prostu mam poziom trudności. Model zapisu. Tak dalej, tak dalej. No, nieźle. No, ale dobra, nie. Normalnie, domyślnie, na średnim poziomie trudności. Czy chcesz? Okej, czyli widzę, mogę od razu lecieć z tym. No, ale dobra, skoro już rozpocząłem samouczek, to nie. Nie będziemy go przechodzili drugi raz. Lecimy od razu z fabułą. Dobra. Przejdzie, czy... Okej, nie, muszę potwierdzić. Dobra. Długi dzień w Dunwall. Dziś mija 15. rocznica udanego zamachu na życie cesarzowej Jessamine Caldwin. Goście z całego cesarstwa wysp przybyli z tej okazji do Dunwall Tower. Dlaczego w ogóle obchodzimy rocznicę zabójstwa? 15 lat temu, w samym środku epidemii, która niemal unicestwiła Dunwall, płatny morderca napadł na pałac, w którym się urodziłam, i dźgnął moją matkę w serce. Następnym krokiem pracodawców skrytobójcy było zrobienie ze mnie pionka w ich grze o władzę. I udałoby im się to, gdyby mój ojciec Corvo Atano nie dopadł ich wszystkich i nie poszatkował tej konspiracji na kawałki. Czy teraz po tych wszystkich latach jestem władczynią, z której matka byłaby dumna? Stoimy w obliczu kolejnego kryzysu. Potwór, którego gazety nazwały zmorą korony, poluje na mych wrogów, pozorując swe zbrodnie na dzieło moje i mego ojca. Nie wiem, czy powinnam pożeglować na drugą stronę świata, czy też rozkazać ściąć wszystkich, którzy mnie otaczają. Proszę uważać, Wasza Wysokość. Nie podoba mi się perspektywa dzisiejszego ceremoniału.
To twój sygnet. Proszę, gotowe. Dziękuję, Aleksi. Otwórzcie drzwi. Kiedy miałem się pytać, czy to jest Kalista albo ta... ta siostrzenica tego gościa, którego uratowaliśmy jako Korwo, ale... cesarskiej wysokości Emily Caldwin. Wierni poddani, los sprzysiągł się przeciw nam, lecz dziś oddamy cześć mej matce, świętej pamięci Jessamine Caldwin. Niech pozostanie w naszych sercach po wsze czasy. Emily, ale jesteś zmęczona, ojcze. Co roku mam nadzieję, że rocznica śmierci Jessamine będzie łatwiejsza do zniesienia, ale tak się nie dzieje. Matka była lepszą cesarzową. Ja się do tego chyba nie nadaję. Nadal się uczysz. Nie martw się tymi wszystkimi wichrzycielami, a zmorę korony w końcu też dopadniemy. Mówią, że to ty nią jesteś. Że te zabójstwa to jakiś szalony sposób na to, by mnie chronić. Nie. Ktoś próbuje zrzucić na nas winę, biorąc na cel twoich wrogów. Wiesz, chciałabym od tego wszystkiego uciec. Przecież czasem to robisz. Myślisz, że nie wiem o twoich nocnych wycieczkach na dachy? Odwagi. Ceremonia nie potrwa długo. Cesarski obrońca i ojciec. Chyba powinnam była już dawno zakazać takiego połączenia. Wiecie, co mnie ciekawi? Czy Korwo to wie dzięki temu, że ktoś mu o tym powiedział? Czy dzięki temu, że sam to zobaczył? Wasza wysokość, zanim przejdziemy do porządku dnia, odwiedził nas niespodziewany gość. Duke Serkonos. Ramsay twierdzi, że Duke przybywa z wyjątkowymi prezentami. Intrygujące. Jego wielmożność Luca Abel, Duke Serkonos! Mechaniczni żołnierze? Niesamowite. Co to ma być, Ramsay? Nie wydałem na coś takiego zgody. Wielka cesarzowo i cesarski obrońco Korwo Attano. Nasz drogi krajanie. Serkonos pragnie zaoferować w tym żałobnym dniu kondolencje i podarki, byście pamiętali o naszej nacji, wschodzącej gwieździe południowego horyzontu. Dziękujemy, mości panie. Szybka pauza. Pamiętajcie, że Serkonos to ojczyzna Korwo. On tam się urodził, tam się wychował i, jeśli dobrze pamiętam, w wieku 16 albo 18 lat popłynął do Dunwall. Wstrzymaj podziękowania, gdyż zaraz otrzymasz najwspanialszy z podarunków – rodzinę. Przedstawiam zaginioną siostrę Jessamine Caldwin. Oto prawowita cesarzowa Delilah Caldwin. Niemożliwe. Co? Matka co? Ma siostrę. Co? 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 Jak? Dobra, po pierwsze, nie Caldwin, tylko Copper Spoon. Ty oszukisto hędożony. Po drugie, jak? Przecież Daud ją Daud podmienił płótno, ona się sama zamknęła praktycznie we własnym obrazie. Jakim cudem ona powinna być w pustce teraz, nie? Czy coś? Jak? O, droga siostrzenico, witaj. Nie, to kłamstwo. Mym ojcem był cesarz Juhorn Jacob Caldwin, a Jessamine to moja młodsza siostra. W dniu jej śmierci nie byłam gotowa, by się wam ujawnić i zostałam zmuszona do opuszczenia Dunwall, ale teraz jestem w domu. Jeśli jesteś siostrą mojej matki, możesz z nami pozostać jak długo zechcesz. Mała jaskółeczko, ciężka od czarnych wspomnień, przybywam, by zdjąć z ciebie brzemię korony. Obietnica ojca wyszeptana w tajemnicy tyle lat temu. Teraz oto się spełni. Zważ na język. Emily Caldwin jest córką cesarzowej Jessamine Caldwin. Cesarski obrońco, naiwnością było myśleć, że te morderstwa ujdą ci na sucho. Byłeś bezpieczny, chroniąc się w murach pałacu. Ale z tym już koniec. Wysłuchajcie. Ale model fajnie zrób przerobił. Powróciła prawowita cesarzowa. Złóżcie hołd cesarzowej Delilah, pierwszej tego imienia. Aresztować Emily Caldwin i jej ojca za zabójstwo zmory korony. Co? Ojcze! No oczywiście, zdrajca. Miecz nie przeszyje mojego serca. Co? Czy ona zrobiła to, co mi się wydaje, że zrobiła? Wszystkich
atakują. I mamy wybór, dobra. Czy mi się wydaje, czy Delilah usunęła znamie odmieńca? Myślałem, że tylko odmieniec może cofnąć naznaczenie. Widać, się myliłem. Corvo Attano, legendarny obrońca cesarzowej, niesłana figura z czasów szczurzej zarazy. Nie, nie, nie. Gramy jako Emily, władczyni cesarstwa wysp, którą w sztuce walki i skradania wyszkolił jej ojciec, Corvo Attano. To tak, chcę. Czemu to jest nie w domyśle? Chcę grać jako... Zrobię twój odlew w płodnym marmurze. Nie! Co? Smutka. Jak? Z czasem nauczysz się mnie kochać. Może któregoś dnia ujrzysz we mnie utraconą matkę. A tymczasem zapewnię ci bezpieczeństwo. Zamknę Lady Emily w jej komnatach. Potem już w więzieniu w Kolbridge będzie czekała na proces. Moje ojciec stracił wszystko, kiedy byłem dzieciakiem. Teraz noszę ten mundur i wysyłam 20-latków na patrole po ogrodach różanych, zamiast pić piwo z kumplami z klubu strzeleckiego. Coś ci broni? Kapitanie Ramsey, słyszałam krzyki. Lady Emily, co się stało? To już wszystko, kapitan Mayhew. Nie! I to jest ta broń cesarskiego obrońcy. Po co komu ostrze składane w pół? Żeby debil miał zagadkę. Jak widać, zaliczasz się do debili, skoro nie rozumiesz, po co ostrze się składa w taki, a nie inny sposób. Wśród strażników Tower krąży legenda o ostatniej desce ratunku cesarzowej, ukrytym w twoich komnatach pokoju, w którym jest dość złota, aby kupić wyspę. A ten pierścień jest uważany za jeden z dwóch istniejących kluczy. Co się stało? Alexi, sala tronowa, ojciec. W pojedynkę niczego nie osiągnę. Muszę się stąd wydostać. Okej, okay, oczywiście tak jak w przypadku Corvo na początku, mamy ten. Z uderach sztu okrętu. Dobra, będę tutaj po prostu to tak zgarniał, ale nie będę tym wszystkim czytał. Ważniejsze rzeczy. Wieczorne jeśli. Sto. Kurde, no mam wrażenie, że trochę za ten. Za mocno się to buja. Jeszcze raz te opcje poproszę. Rozgrywka. To kołysanie głow. Czekaj, a może im bardziej ja to obniżę, to bardziej to się buja właśnie. Dajmy to na full w takim razie. A nie, to jest takie bujanie. To nie. Nie, 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 nie. Nie. W takim razie wracamy. Tych 40 nawet punktów. Interfejs. Na czego patrzeć? Sterowanie. Automatyczne celowanie może być. Odwrócenie osi, nie. O, czułość kamery. Dobra, to bym zmniejszył tak o 25. Zobaczmy, czy to się będzie lepsze. No, nawet okej, okay. Dobra. Tutaj jakiś statek. Wiadomo, Emily mocy nie ma, ale zakładam, że Corvo przez to, że stracił znaczenie, też by ich nie miał. Ci dranie pracują dla Ramzeja i Duke'a Serkonos. Klucze oczywiście. Ale od czego jest okno? Panorama. Tak dobrze ją znam. Ale mam wrażenie, jakby wszystko właśnie się zmieniło. No to wrażenie nie jest wcale mylne. Delilah jest chyba jakąś wiedźmą. Jak to możliwe? No, zapytaj Dawla, on ci chętnie powie. Nic ci nie jest. Martwiłam się.
Gdzie jest cesarski obrońca? Rozpoczął się przewrót. Mój ojciec został uwięziony z braku lepszego określenia. Musisz się wydostać z Tower. Przez ukryty pokój. Dzisiaj w dokach trafiłam na pewną kapitan. Szukała cesarskiego obrońca. Odnajdź ją. Wydostań się z Dunwall. Alexi, przepraszam. Bywaj. Okej, to trochę sztywne to teraz było. W sensie nie było w ogóle słychać, że ona umiera. Ale proszę, mamy broń Corvo. Do Dunwall przybyła nowa kapitan Megan Foster. Szuka Corvo Attano, może zdołać pomóc. Nie była w ogóle z nazwiska wspomniana, więc skąd wiesz, jak ma na imię? Są kościane amulety. 10, tak samo jak Corvo. Oh shit! Będę mógł tworzyć amulety? Nice. Dziennik podróży. Nowy rok. Dobra, to wam zostawię, bo to jest pewnie trochę długie. No nie aż tak długie, ale styl, nie będę tego czytał. Na odcinku, bo sam dla siebie chętnie poczytam. Wyjdź. Otwórz Azę, no bez pierścienia nie przejdziemy. Nie otworzę tego bez pierścienia, a zabrał go Ramzi. Dobra. Czekaj, a złoży go tak samo jak Corvo? Nawet lepiej. Dobra, oczywiście broni tak po prostu nie mogę wyciągnąć, chyba że też przytrzymam. A dobra, na razie bez broni, bo nie musimy mieć broni, żeby się skradać. Wiadomo, oczywiście warto wszystko przeszukać, żeby jak najwięcej rzeczy sobie stąd wynieść. Tylko wiadomo, jako iż teraz nie mamy dostępu do mocy, no to będzie to odrobinkę utrudnione. Tak samo jak było w pierwszej misji jako Corvo w Coldridge. Też nie dało się zobaczyć wszystkiego. Dobra. Tak, wychylam się. Ten tam coś ma. Dobra, tutaj wiadomo, warto często robić zapisy. Dobra, kościół. Dobrze, że sprzątanie to nie mój obowiązek. Więc zabierzmy go. Okay, jak widać, nadal trochę trwa. Tego. Okej. Klucz tutaj. Zostawiam gościa. Czyli zamykamy. Czuję się jak pończocha bez nóg. Jak nikt. Jak ktoś gorszy niż nikt. Kurde, dlaczego Klimek? Jakby ktoś nie wiedział, ja strasznie lubię aktora Mikołaja Klimka, który niestety od dłuższego czasu już nie jest wśród nas. Zmarł, zdaje mi się, że pamiętam na... przez udar zmarł. No i... już nie jest w stanie właśnie użyczać swojego głosu, ale jego aktorstwo naprawdę było świetne. Najbardziej znana rola w polskim dubbingu, oprócz do czasu, wiadomo, polskiego głosu Yasuo w League of Legends, to jest oczywiście Ozai z Legendy Aanga. Ale nie tylko, ale no mówię, według mnie to jest jedna z najbardziej znanych ról tego aktora. Choć niewiele osób pewnie w ogóle zna go z nazwiska. Może nie ogarniać, kto dubbinguje daną postać. Sakieweczka. To wiadomo, jakby miał na... O, Znora Korony znowu atakuje. Też dla was. Wiadomo, gdybym miał już moce dostępne, to bym widział trochę więcej, no ale... Mam nadzieję, że przyjmą moją prośbę o przeniesienie. Muszę się dostać do jakiejś innej dzielnicy. No i pusto. To Emily Coldwell! No nie no, seriously. Dobra, autosave'a gdzieś miałem przed chwilą. Tak, wczytaj to. Konkretniej. Tutaj. Dobra, ja zrobię sobie tego save'a krótko później, więc... Nie otworzę tego bez pierścienia, a zabrał go Ramzi. No właśnie, to jest problem, że muszę znać to przeszukiwać wszystko. Ale dobra, przynajmniej już mniej więcej wiem, gdzie to się znajduje. Było pusto. Mogę zjeść, o, to co? Nie tak.
Chodź. O, tu jeszcze. Korwo. Pominąłem. Może tutaj też coś leży. Ty w ogóle mogę nim rzucić! Strajce! Ciekawe, jakby nim rzucił tak centralnie w tego, w coś twardego, na przykład o ścianę, to czy dostałby takie momentalne KO, nie? Bo w teorii to chyba powinien. Nie, tutaj coś było. Zagieweczka. Jest. Tam gdzieś było jeszcze chyba monety. O, okej, okay. Warto wiedzieć, jak idę po dywanie, to idę trochę ci, to nie słychać aż tak moich kroków. A w tym chyba był. Bo i nie. Dobra, ale zróbmy może zapis. Tak na wszelki wypadek. Skoro zablokowaliśmy salę tronową, powinniśmy mieć aż nadto czasu. Po prostu tu czekajcie i powstrzymujcie każdego, kto nadejdzie. Wrócę, kiedy przeszukamy cesarskie komnaty. O ile tylko nie zatrzasnę się przypadkiem w tym przeklętym, tajnym pokoju. Będziemy pana kryć, jeżeli wróci ktoś z drużyny Duke'a. Ale się dzieje. Wszystko... Tajne przejście. Cesarskie komnaty kryją tajemne przejście prowadzące na ulicę. Do jego otwarcia potrzebujesz jednak swojego pierścienia. I wyeliminuj Mortira Ramzeja. Ramzeja można zamknąć w azylu, który wyposażono w zapasy żywności i wody. Zmienia. Tak. Cały porządek rzeczy ulega przebudowie. Ramzejowie gościli kiedyś króla i królową Morli. Wiedzieliście o tym? Dzieciństwo spędziłem na zabawach z Buntingami i Boylami. Śmietanką społeczeństwa. I już niedługo powróci pan na szczyty, kapitanie. Rodzina Ramzeja straciła szlacheckie przywileje, a on najwyraźniej wciąż ma to za złe. Ale czemu właśnie mnie? Nie mam pojęcia. No ale tak czy inaczej, Ramzi jest zbyt groźny, żeby pozwolić mu dalej działać. Jasko, muszę się wysikać. Ale Ramzi, widzę, już idzie tam. Trochę mi zaschło w gardle. Przydałoby się jakieś whisky albo coś, może któryś z tych drink. O, ładnie, żem go zaciągnął. Dobra, to było debilne w sumie, że tak to chciałem złapać. Dobra, to save sprzed chwili. Pewnie z po tej gadce. Tak. Cały porządek rzeczy ulega przebudowie. No, prawie. Ramzejowie gościli kiedyś króla i królową Morli. Wiedzieliście o tym? Dzieciństwo spędziłem na zabawach z Buntingami i Boylami. Śmietanką społeczeństwa. I już niedługo powróci pan na szczyty, kapitanie. Rodzina Ramzeja straciła szlacheckie przywileje, a on najwyraźniej wciąż ma to za złe. Ale czemu właśnie mnie? Nie mam pojęcia. No ale tak czy inaczej, Ramzi jest zbyt groźny, żeby pozwolić mu dalej działać. Tam wciąż mam jedno. Ale jeśli potem je zjem... Składam prośbę o nowy przydział butów i co dostaję? Skarpetę. Dobra, odznaczam te samouczki, żeby mi się nie pojawiały potem w kółko. Jak to było z tą śmiercią z góry. W jedynce. No i chodź. Więcej tego nie wypuszczę z rąk. Udało ci się odzyskać sygnał. Dobra, on sobie tu może w sumie leżeć. Ci dwaj raczej tu nie przyjdą. A wiadomo, jak ja pójdę dalej, no to nie będę mógł tutaj przeszukać tego miejsca. Oczywiście.
chcę to zrobić, bo wiadomo, im więcej hajsu będę miał przy sobie na wyjściu stąd, tym lepiej dla mnie. I już jestem pokryty. Niedługo nie będzie już się dało. Co się tam chyba ruszyło? Co? Emily Coldwell! Ej, no bez jaj, serio. Dobra, ale zapis. Co? Czemu nie ma zapisu po tym, jak go powaliłem? Dobra, trudno. Walczymy to walczymy. Dla ciebie to już koniec trasy. No chodź, no chodź. Nie chcesz ślad! Nigdzie się nie wybierasz! Nie! Aha. Okej, okay. Dobra, to nie. Wiecie co? Jednak nie. Co, już mam 40 minut? Tak. O kurde. Cały porządek rzeczy ulega przebudowie. Ramzejowie gościli kiedyś króla i królową Morli. Wiedzieliście o tym? Dzieciństwo spędziłem na zabawach z Buntingami i Boylami. Śmietanką społeczeństwa. I już niedługo powróci pan na szczyty, kapitanie. Okej, czemu ja tego w sumie tak nie ogarnąłem? Rodzina Ramzeja straciła szlacheckie przywileje, a on najwyraźniej wciąż ma to za złe. Ale czemu właśnie mnie? Nie mam pojęcia. No ale tak czy inaczej, Ramzi jest zbyt groźny, żeby pozwolić mu dalej działać. Trudno wziąć głęboki oddech. Czy umiem czytać? Na mojego się pozbędę w sposób niekrwawy. Pozostałych celów zresztą myślę, że też. Będziemy kontynuowali te tradycje, powiedzmy. Więcej tego nie wypuszczę z rąk. Dobra. Spoko. I teraz zrobię też zapis, żeby nie powtarzać ponownie całej sytuacji. No dobra, zobaczmy. Co to było? Aha, are you fucking serious? Proszę, ten zapis przydał się szybciej niż sądziłem. A, dobra, teraz to wygląda jeszcze inaczej. Obrócisz się, jakąś flaszkę rzucić w tamtą stronę, żebyś się od tego... Chcesz coś do rzucenia? No. Nie no, chyba se żarty stroisz. Dobra, sorry, ale teraz to już jest jakiś żart. Raz, złapał mnie jeszcze. Co się tu dzieje? Aha, XD, kurwa. Weźmy sobie tą flachę. A, i teraz tym się akurat odwrócił, no nie wierzę. Zostawmy to tutaj w takim razie. A czemu teraz tego nie mogę? Wcześniej mogłem. Czym ja jestem? Czuję się jak pończocha. Jak nikt. Jak ktoś gorszy niż nikt. Słyszysz tam kogoś? Chcę się upewnić. Tak. Sten? Nie odwróć się, nie odwróć się. To dobiegało stąd. Zobaczmy.
Mam cię. No i pięknie. No i szczerze, mogą tutaj w sumie zostać. Trupy raczej nie nakablują. Teraz zobaczmy, czy to było tego warte w ogóle. Czy jest tutaj coś, co mogę zabrać dodatkowo. Tutaj w tej, nie wiem, rikszy, czy cokolwiek to jest. Raczej nie. Na podłodze też... Płacą za to. Ale najpierw muszę się stąd wydostać. Ojcze, nie wiem jak, ale naprawię to wszystko. Obiecuję. Okej, czyli widzę jednak, nie było sensu w ogóle tu przełazić, bo tu nic nie ma. No ale gdybym tego nie sprawdził, no to bym sobie protemplął w mordę, więc... Dobra, zabieramy go. Raczej nikogo tu już być nie powinno. Mogę się spokojnie, myślę, poruszać. Nawet sprintem. No dobra. Idziemy. Ten zamek zrobił Anton Sokołow. No nieźle. Dostałeś wreszcie, co chciałeś, Ramsey. Imperialny apartament na szczycie Dunwall Tower. Siedź grzecznie, póki tego wszystkiego nie wyjaśnimy, Ramsey. Nie żałuj sobie racji, wody ze studni, śpi z fortuną u boku. Ale to jest bardzo cwane przejście, jeśli mam być szczery. Ja osobiście jestem fanem takich ukrytych przejść. Jakbym mógł, to bym sobie sam w domu takie pierdolno. Jakaś książka. Szepty z pustki, część pierwsza. Myślałem, że da się przewinąć, ale nie. Lepiej je wezmę. Coś o kościanych amuletach. Tutaj ta sama gazeta. To wszystko musi mieć związek ze zmorą korony. Z Duke'iem i Delilą. Korwatano, cesarski obrońca, część druga. Lista od Wymana. Emily, nie chciałem budzić cię dziś rano, ale musisz mi wybaczyć, bo żegnaliśmy się nocą chyba ze 100 razy, a jedyna okazja, żebym zobaczył cię rozczochraną, to właśnie wtedy, kiedy śpisz. Gdy tylko staje słońce, przebierasz maskę cesarzową. Jestem szczęśliwy, że znam prawdziwą ciebie, tę, która śmieje się z naszych głupich rymowanek. Nie chcę wracać na Morley, ale potrzebują mnie tam. Zobaczymy się za 4 miesiące. Będę tęsknił i tak przywiozę ci trochę białolistnego tytoniu do twojej fajki wodnej. Lordzie Korwo, jeśli obowiązki cesarskiego obrońcy sprawiły, że czyta pan ten list, proszę mieć pewność, że tylko żartuję, doskonale wiem, iż białolisty tytoń jest na Gristolu zakazany. Dbaj o siebie, moja dzielna Emily, nie spadnij z przypadkiem z jakiegoś dachu. Kocham cię, Wyman. Proszę, czyżby taki ala chłopak, powiedzmy, Emily? Czy jakaś taka miłostka? Może dlatego wymykała się na dachy? No to by było ciekawe. Dobra, pierwsza część o Korwo. Rzeźba Samuela, proszę. Dzieło starego Samuela. Cieszę się, że nie dożył chwili, w której uciekam z Dunwall Tower. Trochę szkoda, że nie przeżył, no ale z drugiej strony... No on był też... Nie wiem, że w kwiecie wieku, ale no... Zobaczmy. Dunwall jest tutaj. Serkonos? No, nie tak daleko. Morley, widzę, jest dalej. Tywia też. Okej. Co mamy tutaj? Więcej pocisków, czy tam naboi. Tutaj całą broń. Pistolet i... Nie wiem, lunetę chyba? Chyba to jest luneta. Wygląda. O, mamy safe. Warty? Te rezerwy nie pomogą w walce z Delilą, nawet jeśli byłby sposób, aby je przetransportować. Ajajaj. Czy to byłby zastrzyk gotówki, nie? A to jest właśnie problem. O, tu jest jeszcze safe. O, nie zauważyłem. Tak, no znowu takie! Come on! O,
tutaj chyba rysunek Emil, jak była z tymi braciszkami tego lorda, który finalnie został otruty przez jednego ze swoich ziomków. Dobra, to już chyba wszystko. Mam przeczucie, że mi się przydadzą. Na pewno. Chociaż w sumie, na to pewnie też. Proszę bardzo. A szkoda, że Emily nie może mieć tej maski, Korvo, nie? No ale trudno. Wychodzimy. Delilah i Duke Abel zajęli Tower. Dunwall nie jest już dla ciebie bezpiecznym miejscem. Spotkaj się w dokach z kapitan, która pomoże ci w ucieczce z miasta. Muszę się ukrywać, póki nie pojmę, o co tu chodzi. Powinnam się przedostać do doków. Dobra, wiadomo, rzadko będę korzystał z pistoletu, więc w sumie mógłbym się już nawet teraz powystrzelać. Ciekawa notka. Co by powiedziała moja stara guwernantka? Kalista zapewne stwierdziłaby, że mam siedzieć prosto i wyjść za mąż za Wymana. I przepytała z historii, kiedy zakończyła się wojna czterech koron. W roku 1625. Proszę, obraz na start, ale o dziwo, w tej części jest wart tylko 200 monet, a nie 300. Jak w poprzednim... jak w poprzedniej części. Chociaż może to zależy od obrazu. Kto wie. Szklanka łychy. Hajsu. Jeszcze... paleta. Zmiany. Muszę się wydostać z Dunwall. Tak, tak, z miarkowanej wysokości, bez damage'a, będę spadał sobie. Dobra, no to co? Spróbujemy się stąd wydostać w kolejnym odcinku. Ode mnie w tym póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale Zagrajmy w Dishonored 2. Cześć!